Witam was bardzo serdecznie, jestem Mistrz, a to kolejny odcinek z mojej serii Niecodzienne Bitwy. I dzisiaj na mapie Elhalów, ISM-7 zrobiłem motyw dupny kąt, niczym James Bond. Szukałem fajnego rymu i mi się udało, razy 4 przyspieszenie, bo ten kąt zdał egzamin i zobaczycie co dalej. Tu coś pisałem. Ale drużyna była tak zidiociała, że tu żaden ciężki czołg nie pojechał. Widzicie, mieliśmy 5 ciężkich czołgów. Tutaj nie strzelałem. I tutaj było kiepsko. Tutaj chyba mi zaraz wyjechał E5. Zaraz się pojawi, jeszcze nie teraz. Na razie chciałem tego strzelić, a nie wiem gdzie ten E5 był wtedy. Zaraz. O, macie E5 i strzelony za 500 równiutko. Czyli średni damage. I tutaj mówiłem, a Golda załaduje tego ISA-7, tą latarkę będę walił, bo z burzaków też mogłem w sumie, ale nie wiedziałem czy wejdzie. Tutaj nie chciałem stać bez sensu, mówiłem albo Gold, albo Hayeki, coś trzeba robić. No to chyba nie wiem, Golda ładowałem. Przyspieszymy to ładowanie, nic się nie będzie wtedy działo. Tu się bałem wystawić. I tutaj czołg pewien był, nie wiem dlaczego go nie widzicie. IMX-50-100, jeszcze z Golda nie trafiłem, więc ogromny fail. No i tu teraz zwykłe pociski załadowałem. No i to teraz nas poraszowali. I ten wynik zasługą tego ISA-7, który nie wyjechał na mnie. I tu powinienem mu zadać uszkodzenia. Nie zadałem. A powinienem zadać. Kierowca oberwał. Więc nie wiem dlaczego tych uszkodzeń nie zadałem, już dostałem. No więc już zabrali mi 800 damage'a. Nawet nie, 1000 damage'a mi zabrali, bo powinno to wyjść. No i tutaj mnie walili i widzicie, jestem na hita. I co ja tu mogę zrobić? I to teraz zaczyna się odbijanie. Patrzcie, multum tych na nas wyjeżdża i dzięki ISowi tak się udało, jak się udało. Bez niego by się nie udało, a drużyna tylko dwa czołgi ciężkie coś robiły, 9 tieru, reszta to same nuby. No i atakowałem tutaj. O, strzeliłem go ładnie. No i tu teraz nie wyjeżdżał, się bał i bardzo dobrze. No i tu teraz kontuj, kontuj, kontula i się wszyscy odbijają. Zobaczycie, kto się nawet odbije. Będę tak. I tu chciałem zadać uszkodzenia. Udało się. E5, wszystko się odbija ode mnie. Bo nie widać samego tyłka. I tu chyba te 30 się odbiło już. Czy dopiero się odbije? No i tutaj gdzieś bym bił. No właśnie, biłem. I zaczyna się bicie damage'a, nie za dużo tu damage'a, ale dupny kąt zrobiłem, już 1000 damage'a mi zabrali. I tu ładnie te 30, pyk, strzelony. I widzicie, już taki wynik ładny się zrobił, z przegranej. I tu zaraz tego, te 30 wymymlają. Ja będę mógł pojechać, wymymlają go szybko, czy jeszcze nie? I wymymlali go, to ja już mówię, odważnie jadę sobie. No i M103. I tu właśnie nie trafiło, i tu musiałem dobre wyczekać, i tu mogłem w gąski walić, bo no w ten pancerz mogło nie wejść mimo takiej penetracji, kąt mam dobry. No i tu teraz wyjeżdżamy, nie patrzę się, rozwaliłem go. No i to teraz jest 81, jakbym nie trafił raz, to by mnie już skończył, on chyba szybko przeładowuje. Więc jeśli inaczej ustawiłem, powinno to wejść, ale zobaczcie, co się z tym strzałem stało, że nie wszedł. Zobaczycie, dlaczego się tak stało. No i tu teraz zaraz ustawiam się, strzelam w niego, o tu powinno wejść. Znaczy nie dostrzeliłem do końca, ale powinno wejść, znając to, co mogę zrobić tym czołgiem. I więcej przyspieszenia, razy 4. I razy 2. I razy 1, bo tu zaraz będzie artyleria.
O, to powinno wejść. Jeden strzał. Więc już by były 4 kile, jak widzicie. A nie, nawet tam. Tu by był. O, tu widzicie? Sekunda. No i się nie udało. T-71 powinno być. Tam obrażenia tłukłem, to rozumiem. No, czyli 4 kile powinny być. Jedziemy po tą artylerię. I tu patrzę, może tutaj jest. I właśnie tak się stało. O, tutaj była. A to przycelowuję. I bam, zniszczona. I bitwa mają w miarę fajna. Dzięki dupnemu sidescrapowi wygrana. Więc myślę, że mi się podobało. Komentujcie, subskrybujcie oraz oceniajcie. Ja byłem Mistrzu i się z wami żegnam. Cześć!